Cześć kochani, witamy Was w serii Driftowóz na start. Ja się nazywam Karolina Pilarczyk. Siema Mario. Chcemy Wam pokazać, żeby zacząć przygodę z driftingiem nie potrzebujecie miliona monet. Jak przygotować auto do driftu, gdzie driftować i jak przy tym nie zbankrutować. Na te i na inne pytania odpowiemy w naszym materiale. Pokażemy Wam, jak zbudować samochód bardzo ekonomicznie do driftingu. A na końcu ten samochód ktoś z Was od nas dostanie. Za darmo, darmo, darmo. A mamy podstawy, żeby o tym mówić, ponieważ straciliśmy czas, pieniądze i włosy. Po to, żeby wymyślić, jak robić, żeby było dobrze. Jesteśmy zespołem motosportowym z długoletnim doświadczeniem. Od 2008 roku startuję w zawodach driftingowych w Polsce, w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Jestem zawodowym drifterem, ale także startowałam w rajdach samochodowych, w wyścigach na 1/4 mili, w wyścigach samochodowych, a ostatnio nawet i w offroadzie. My life be like. A ja przez wiele lat konstruowałem, budowałem samochody ekstremalnie offroadowe, czyli przygotowywałem je do tego, żeby przejeżdżały tam, gdzie się nie da. Od 12 lat buduję samochody dla Karoliny. Jak Rusa i Wania rozbierają traktor. W swoim życiu przerobiliśmy naprawdę dużo samochodów i straciliśmy bardzo dużo czasu i pieniędzy, a my chcemy właśnie tego Wam zaoszczędzić. Dodatkowo w każdym naszym odcinku będą goście specjalni. YouTuberzy, TikTokerzy i jeszcze coś tam, bo się na tym nie znam, ale osoby, które są znane. I one pokażą nam, jak dobrze jeżdżą samochodami na torze. Czy dobrze jeżdżą? Zobaczymy. Zachęcam Was do subskrybowania i do lajkowania, a także komentowania tego materiału. Odpowiemy na Wasze wszystkie pytania. I tak jak powiedziałam, zjedliśmy na tym zęby, ale jeżeli macie jakieś też pomysły, jak można coś zrobić lepiej, to jesteśmy otwarci na dyskusję. Zapraszamy do oglądania. Piszcie wszystko w komentarzach.